Cześć, siema, witam was. Słuchajcie, dzisiaj krótko taki odcinek dla bardzo początkujących. Pojawiły się ostatnio pytania, żeby wyjaśnić pokrótce, o co chodzi z oznaczeniami różnych typów osi, tak? Co to jest, powiedzmy 9 na 100, co to jest QR15 i tak dalej, i tak dalej. Więc tak pokrótce, te podstawowe, najbardziej popularne w tej chwili typy osi stosowane w rowerach. Oczywiście najprostszym sposobem zamykania kół na chwilę obecną w rowerach, w większości rowerów, jest taki typowy szybko zamykacz. Dodatkowo od razu taki szybko zamykacz oczywiście współpracuje, o szybko zamykaczu za moment, współpracuje z drążonymi osiami. Nie mylcie tego z osią koła. To jest tylko szpilka i to jest tylko szybko zamykacz, natomiast oś koła znajduje się tutaj wewnątrz. Typowa oś w takim zwykłym rowerze górskim, zresztą w większości rowerów w tej chwili, oś przednia to jest 9 na 100, oś tylna to jest 10 na 135. Co to oznacza? 9 to jest średnica tej osi tutaj, natomiast 100 to nie jest całość tego elementu, natomiast 100 jest to odległość od krawędzi do krawędzi piasty. W przypadku tylnego koła grubość osi 10 mm, pod taką oś mamy wycięcie w hakach na tylne koło, natomiast 135 jest to długość, ale nie długość samej osi, a długość, a właściwie odległość pomiędzy hakami tylnego koła. Tu dokładnie pomiędzy, to jest wahacz z mojego roweru, tu pomiędzy hakami, jeśli to zmierzymy sobie suwmiarką, no jak byk, 135, no 136 powiedzmy, ale po zaciśnięciu to oczywiście delikatnie się ściśnie, także to jest odległość pomiędzy hakami, gdzie montujemy koło. Teraz sam taki typowy szybko zamykacz, słuchajcie, no to jest nic innego jak typowa szpilka stalowa z takim prostym mimośrodowym zaciskiem, którą zaciskamy koło w naszym rowerze. No, budowa jest prostsza niż konstrukcja cepa, więc tutaj chyba nie ma co wyjaśniać, każdy zna to rozwiązanie. Co jeszcze? W tylnych kołach, ja chciałem tutaj pokazać to może jako ciekawostkę, bo to nie każdy zna. DT Swiss na przykład stosuje taki patent. To jest koło, które montujemy w taki typowy wahacz, gdzie zazwyczaj mamy ośkę taką standardową 10 na 135, czyli średnica 10, 135 długości. Natomiast tutaj szybko zamykacz jest wykonany od razu, jest może inaczej, szybko zamykacz jest jednocześnie osią. I tutaj szybko zamykacz jest wykonany zupełnie inaczej, ponieważ sama oś to jest 10 mm wałek, a całość nie jest zaciskana mimośrodem, tylko skręcana. Co to daje? Po pierwsze, sama oś jest dużo grubsza, jest to jeden element, a nie dwa osobne, więc grubszy element trzyma nam oś w widełkach. Dodatkowo skręcanie zamiast zaciskania mimośrodem radykalnie zwiększa siłę, z jaką dokręcimy koło, jednocześnie zwiększa sztywność na tylnym kole, zwiększa sztywność tylnych widełek jednocześnie. No, taki patent stosowany między innymi przez DT. To się odciąga, przekręcamy obrót, w taki sposób to działa. To jest także rodzaj szybko zamykacza, podobnie jak to, tyle że tu mamy, tak jak mówiłem, samą szpilkę do zapięcia, a to jest jednocześnie oś. Ośki, które są na szybko zamykacz, są oznaczane jako QR, Quick Release, czyli szybko zamykacz. Także jak widzicie gdzieś w oznaczeniu i pisze tam na przykład QR 9 na 100,
To jest to typowy montaż. Ośka jest 9 na 100 i montowana szybko zamykaczem. Czy w takiej formie, czy w takiej. To akurat jest 10. Teraz jeszcze ośka typu QR15. Słuchajcie, no nic innego jak oś 15 mm, grubość 15 mm, QR, czyli quick release, szybko zamykacz, zamykana mimośrodem, stosowana obecnie w wielu widelcach. Po co? No wymyślono to przede wszystkim po to, żeby zwiększyć sztywność widelca. W tej chwili wiele ram, nawet już szosowe ramy nowe, posiadają także z tyłu sztywne osie, najczęściej w standardzie 12x142, ale jest też wiele innych standardów, także to nie jest reguła. Natomiast tego typu sztywna oś radykalnie zwiększa sztywność widelca. Po to to wymyślono i zaczęto stosować. To jest patent zaczerpnięty z widelców zjazdowych, gdzie często stosowane były osie sztywne 20 mm, czyli jeszcze grubsze od tej 20 mm. One były najczęściej mocowane śrubami do widelca. To radykalnie zwiększa sztywność. Powiem wam, że miałem okazję jeździć na dwóch identycznych Foxach w swoim rowerze. Jedyną różnicą były dolne golenie, a w zasadzie sama ośka. Miałem takiego samego floata 32 ze zwykłą ośką, gdzie koło było mocowane za pomocą takiego szybko zamykacza. No i ten egzemplarz z ośką 15 mm. Słuchajcie, samo przełożenie widelca, naprawdę przy pierwszej jeździe zastanawiałem się, o co chodzi, bo nagle okazało się, że przód stał się radykalnie sztywniejszy i radykalnie lepiej reaguje na skręty kierownicą. Także no, różnica jest wyczuwalna. Dlaczego? No słuchajcie, nie trudno sobie wyobrazić, jak koło trzyma się na czymś takim. W cieniutkich widełkach, tu widełki i tylne powiedzmy, ale no powiedzmy z przodu w widelcu będziemy mieli to samo. Grubości dosłownie niecałego centymetra. Koło w zasadzie się opiera i jest tylko zaciśnięte tym. A teraz porównajcie to z taką ośką, trzymającą się w takich uchwytach. Dodatkowo ona już po samym włożeniu tutaj już się trzyma sztywno. Dodatkowo oczywiście skręcona odpowiednio mocno. Jeszcze oprócz tego, że skręcona, zaciśnięta mimośrodem. Samo koło, sama piasta także przylega tutaj na dużo większej powierzchni, opiera się na dużo większej powierzchni. No i sama ośka, no to musi być sztywniejsze. Słuchajcie, no nie trudno sobie wyobrazić dlaczego. Tak jak mówiłem, występują jeszcze ośki w standardzie 20 mm. Jest jeszcze parę innych standardów, ale takie podstawowe rzeczy, które powinniście wiedzieć, to już to, co wspomniałem. QR to jest zawsze jakiś rodzaj szybko zamykacza. Osie sztywne, takie zwykłe, skręcane na śruby, tego oznaczenia QR mieć nie powinny, chociaż w katalogach różnie się zdarza i często producenci wypisują tam różne rzeczy. Wymiary, tak jak mówię, QR 15 to 15, pierwszy wymiar to będzie zawsze średnica osi, drugi wymiar, na przykład 15 na 100, to jest 15 mm grubości, 100 odległość między widełkami. W ten sposób musimy dopasowywać to, co mamy u siebie w rowerze. Gdyby na przykład, nie wiem, chcecie kupić nowe koła i nie macie pewności, jaka powinna być ośka, wystarczy zmierzyć średnicę oraz długość pomiędzy widełkami, ewentualnie w przypadku, kiedy macie takie standardowe koło, mierzymy średnicę ośki, która nam tu została, powtarzam, nie mylić ze szybko zamykaczem, i długość od mocowania piasty, czyli nie od końca, od mocowania piasty do końca po drugiej stronie. Ewentualnie prościej mierzymy widelec bądź widełki z tyłu w rowerze. No i to wszystko. Jak coś jest niejasne, to pytajcie.
Jak macie jakieś swoje spostrzeżenia albo chcecie coś dodać, to walcie w komentarze. Tyle na dzisiaj. Pozdrowerek i do następnego.